No, witam Cię, człowieku, tu Krzywugonka i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, jak do tego wszystkiego doszło, że razem z Robertem Lewandowskim zostaliśmy ambasadorami tegorocznego turnieju Coca-Cola Cup, jak wyglądały nagrywki tych filmów, no i przy okazji ogłosi dla Was konkurs. Zaczynajmy! O tym, że zostanę ambasadorem Coca-Cola Cup, dowiedziałem się w grudniu. W grudniu 2015 i do czasu premiery pierwszego odcinka, czyli do kwietnia, była to tajemnica. Nie wiecie, jak mocno kusiło mnie, żeby się Wam tym pochwalić. Turniej jest na każdy, kto w piłkę nożną w przeszłości grał. Ja sam w nim przecież występowałem, no i dzwonią do mnie organizatorzy, mówią, że chcielibyśmy, żebyś został ambasadorem. Ja już w głowie, u mnie się pojawia czat, super, ale oczywiście na spokojnie, mówię, dogadamy się. I oni po chwili mówią, ale za tydzień, na jeden dzień do Polski przyjeżdża Robert Lewandowski i chcielibyśmy, żebyś wtedy coś z nim nagrał. No to wtedy mnie zamurowało. Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, kapitan polskiej reprezentacji u mnie, na żywo w trenuj z Krzychem na YouTubie, no coś niesamowitego, a to wszystko dzięki Wam, bo to Wasza aktywność sprawia, że takie rzeczy mają miejsce. Tydzień później nastał ten dzień. Wyjechałem wcześniej z Krakowa, żeby zdążyć na czas do Warszawy. Okazuje się, że miejsce nagrywek było na hali warszawianki, czyli tam, gdzie zazwyczaj kręciłem swoje turbo krzywy. No, mogłem poczuć się jak u siebie. Jesteśmy pod balonem, gdzie nagrywany był odcinek z Paszą, a dziś czekamy już tylko tutaj na Roberta Lewandowskiego. Tyle, że jak wszedłem do środka i zobaczyłem, ile ludzi, ile kamer, ile oświetlenia, sprzętu jest na miejscu, no to już nie są byle jakie filmiki na YouTube. Miałem ze sobą swój niesamowicie opisany na kartce scenariusz. Widzisz, proszę, jaki profesjonalny scenariusz. Triki lewego, triki Krzycha i duo kombinacje. To dawaj duo kombinacje w tole. Czekałem, obczajając miejsce. Było sporo ludzi z produkcji, pozytywnie zakręconych. Trenuj z Krzychem. Pozdrawiam wszystkich widzów Krzycha. I byli też członkowie Armii Krzycha, jak się okazało. Dostałem strój, od razu widać, że w grudniu nagrywamy, no bo ręka już teraz trochę grubsza. I cierpliwie czekałem. I w końcu na planie pojawił się Robert Lewandowski. Cześć. Potem, gdy rozmawialiśmy, okazało się, że mnie zna i pamięta, bo występowałem w 2009 roku na gali piłkarskiej Oskarek, gdzie on był nominowany do jednego z najlepszych polskich piłkarzy i ja właśnie tych trzech piłkarzy prezentowałem, tyle że wtedy nie mieliśmy szansy, żeby chwilę porozmawiać. Zaczęliśmy od nagrania wstępu. Tutaj jeszcze w stroju superbohaterów, no bo za ciepło tam nie było. Kilka dobrych klasków nam siadło. Teraz szybki rozruch, podpięcie mikroportów, no i mieliśmy tylko 30 minut, żeby wszystko nagrać. Niby niedużo, ale jak trenujesz z takim piłkarzem jak Robert Lewandowski, no to zgranie wychodzi wyśmienicie. Czasami nawet kamera nie nadążała. Możemy zatrzymać na chwilę, Bartek? Trenowaliśmy triki na stojąco, graliśmy na leżąco, na siedząco, czy próbowaliśmy podbić piłkę w jak najefektowniejszy sposób. Gdy trzeba było ustawić bramkę na potrzeby wkręcania, to nawet trykował nami menadżer Roberta Lewandowskiego. Tu nie było żadnej rywalizacji, podeszliśmy do tego na luzie, jak do normalnego wspólnego treningu. Tylko, że nawet z niezłą widownią, bo zobaczcie, ile ludzi było po drugiej stronie kamery. Każdy trik, każde ujęcie musieliśmy nagrać odpowiednio z poszczególnych kamer, tak żeby między innymi tutorial, jak kręcić drożnego, był dla Was bardzo zrozumiały. Było też całkiem dużo śmiechu. Pozdrawiam wszystkich widzów trenu z Krzychem. Ale przeżycie dla mnie, kiedy spełniasz jedno z marzeń, po prostu niesamowite. Nagrania całości skończyły się około godziny 19, no i pamiętam, że tej nocy nie mogłem zasnąć. Potem został mi już tylko montaż. Czysta przyjemność, tyle że trochę roboty było, bo każdy drink musiał być dopasowany do odpowiedniego elementu w muzyce, ale wydaje mi się, że efekt, który widzicie w postaci serii, którą możecie tutaj zobaczyć,
jest całkiem niezły. Oczywiście jako ambasador Coca-Cola Cup już nie mogę doczekać się wielkiego finału w Gdańsku 11 czerwca, na którym będę, będziemy wspólnie trenować i myślę mega dobrze się bawić. A teraz informacje o konkursie, bo nagrody nieziemskie. Wspólnie z Coca-Colą mam dla Was konkurs, w którym nagrodzimy aż 10 osób, a zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą zgarnie pakiet, czyli wyjazd ze mną na mecz Polska-Ukraina do Francji podczas Euro 2016. Pakiet, czyli bilet, nocleg, dojazd, wszystko co potrzeba. Drugie i trzecie miejsce zgarną piłkę i koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego. A miejsca od 4 do 10 zostaną nagrodzone produktami od Coca-Cola. Aby wygrać, należy nagrać krótki, maksymalnie 15-sekundowy film, w którym w jak najefektowniejszy sposób pokażecie, na przykład wykonując trik, który widzieliście z udziałem moim i Roberta Lewandowskiego w filmie, jak potraficie trafić piłką pustą puszkę Coca-Coli albo pustą butelkę. Tą butelkę możecie położyć na poprzeczce w dowolnym miejscu. Tutaj liczy się Wasza kreatywność. Taki film nagrajcie i wrzućcie na swojego Facebooka, Instagrama, YouTube'a z hashtagami Euro 2016, Taste the Feeling i Trenuj z Krzychem, a następnie link do tego filmu wrzucacie pod postem konkursowym z tym oto zdjęciem na moim Facebooku. Facebook ukośnik i Golonka Krzysztof. Macie na to czas do 21 maja, wyniki 7 dni po zakończeniu konkursu, oczywiście na moim Facebooku. Tyle, powodzenia!